spotkaniem, że to, że one grają z zespołem z Łodzi z Budowlanymi, to nie jest wcale łatwiejsza droga. Ten zespół jest z Rzeszowa, budowany jest po to, aby zdobywać złoty medal i one muszą wygrać z każdym, kogo spotkają. Tutaj pełna koncentracja od samego początku. Melis Durul zdobywa pierwszy punkt. Anka Landadze na wysokości rozgrywającej, zupełnie odpuszczona druga linia. No ładnie teraz. Zauważyła to Ewelina przy tamtej wystawie, że ten blok stoi bardzo wąsko. Rozciągnęła. Piłka sytuacyjna, wysoka, ale tylko pojedynczy blok do tej piłki wystawianej do dół. Blagojewicz na szybszej piłce zatrzymana. Też Dominika Sobolska. No ale widzimy, to główną blokującą była Dur. Ma Jelena. Ewelina Polak. O, niewiele zabrak. Łazowska. No dobra, tak, Melis Durul. Skuteczność Melis Durul, czy interes... Łazowska nad siebie. I podbiła, ale niedokładnie. Ciu. O, jakoś tam w bok trafiona kawan. No właśnie. Do Żatalisia. Kałandadze. No, troszkę nerwowo, ale jeszcze może być dobrze. Fantastycznie to zrobiła Melis Durul. Ok, Magdaleny Jurczyk to pomógł zawodniczkom Budowlanych Łódź. Młodszą pociechą. Tak jest. No to patrzymy, jak będą wyglądały teraz oba zespoły. No wydawałoby się w tej drugiej partii, że Rzeszów będzie miał drugiego seta wygranego łatwo i swobodnie, ale zawodniczki z Łodzi mocno To był kolejny atak kierowany w kierunku prostej. Melis Durul. Orwoszowa delikatnie chciała zaskoczyć tym zagraniem za blok. O, myślała... Nie warto ryzykować. To była piłka bardzo blisko band reklamowy. A serwisowy? No zła ocena, zła ocena. Tam. Gdzie dobrze łodzianki ustawiały blok, zamykając ten kierunek. I ta skuteczność Orwoszowej wtedy bardzo spadła. Łazowska, o, wysoka piłka do Melis Durul, cały czas są w grze siatkarki Budowlanych. Rozluźnienia, tu jest bardzo